Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pączki z bananów. Niewielkie pączuszki z bananów. Mam tutaj dwie szklanki mąki pszennej, łyżeczkę proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody, dwa jajka, szczyptę soli i dwa zmiksowane banany. Składniki należy dokładnie połączyć. I jeszcze dołożymy 3 łyżki cukru. I należy to dokładnie połączyć. Pączuszki formujemy łyżką. Będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu. W brądlu mam rozgrzany tłuszcz i będziemy smażyć ciasta. Muszą być dokładnie wyrobione. I tak wygląda nasze ciasto. I kładziemy łyżką, formujemy niewielkie pączuszki na rozgrzany tłuszcz. Jeżeli nie umiemy, to należy sobie łyżkę zwilżyć w wodzie. Będzie nam łatwiej formować . Smażymy z jednej i z drugiej strony na złoto-brązowy kolor. Tak to wyglądają nasze pączuszki. Smażymy w dosyć dużej ilości oleju i będziemy wyjmować na ręcznik papierowy. Oprószymy cukrem pudrem. O ile banany mamy małe, to należy zwiększyć na 3 sztuki, a jeżeli mamy duże, to wystarczająco 2. I smażymy z drugiej strony. I tak oto pączki bananowe mamy usmażone, tak jak wspominałam. Zdejmujemy na ręcznik papierowy i możemy opruszyć cukrem pudrem.
O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.